Okej, no to lecimy dalej do przodu. Widzę, mamy tutaj trochę tych baranów do zabicia. No to kochany, ty idziesz pierwszy na strzała. Nie ty! Jest. Teraz ty. Kurczę. Trzeba to wcześniej naciskać, no. Pięknie. Tam jest jeszcze jeden. No masz, no. Trzeba to bardzo wcześniej naciskać. Kurczę. Już oba leczenia zużyłem. Ten u góry to ciasno będzie. Nie wiem, czy tutaj dam radę z nim. No, żartowałem, dam radę. Co masz? A to nie możemy tych roślinek zbierać czasem? No chyba nie. Tędy nie wejdziemy, zresztą tam chyba i tak byśmy nie przeszli. To chyba jedyna droga tędy. Tak jest. Fajny jest ten motyw, że jak są jakieś ciaśniejsze pomieszczenia, czy tak jeszcze ten robocik nam od razu wskakuje sam na plecy. O nie, trzeba będzie spowalniać, tak? No właśnie. I co to jest? Okej, jeszcze zjeżdżamy w dół. No to czekamy. Ale ja... Co ja mam z tym zrobić? Jest podświetlone na czerwono. Tak jakbyśmy mogli... No właśnie, coś zrobić mocą z tym. Tell me about it, but he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Ale obstawiam, że coś będziemy mieli później, jakąś umiejętność. Żeby rozwalać te czerwone ściany. I chyba nawet tą kulę poruszyć, jakieś pchnięcie. I ona ma pewnie zjechać tam na dół. Dobra, na razie idziemy tędy. See that? Ugh. Co to jest? Skungus. Unikaj kontaktu, ostrożnie poruszając się wokół. Wybuchowy rdzeń może zostać wykorzystany jako środek obronny przeciw innym przeciwnikom. Okej. To tak ostrożnie, znaczy co? Przejść tylko obok. O kurczę, ale jak tam teraz? Dobra. O nie.
tutaj mędą. No i to znowu widzę, mamy kulę podświetloną na czerwono i nie możemy z tym nic zrobić pewnie. Ale... aha, okej. Okay. Ma się zatrzymać tam, czy jak? I teraz pchnąć ją... Zaraz. Okej, już chyba rozumiem. Nie no, za daleko poleciała. Wyczuj echo. It's not just wind rippling through these chimes. Voices from the past. Tu pcha tam. Pomyślmy. Pchnąć, może mocą zatrzymamy. Ach. No było blisko. Dobra, ustawmy się tutaj. Teraz. No. Kurczę. Jest. Dobra. Jezu, myślałem, że spadam gdzieś. Bomba, udało się. Taka mała zagadka fizyczna. Można było prosić, widziałem BB o wskazówki, no ale bez przesady. Nie przy czymś takim. No, co jest? Co my tu mamy? Dobra, nie no, weźmy na razie, podejdźmy do tego, co blokowaliśmy. Czy to czasem nie będzie jakaś zdolność nowa? These were using Zephyr meditation rituals. I think they were training force users. No nic, tylko 2 na 3 na razie. Trzeba znaleźć jeszcze jedno. Ej, no w mordę jeża. No, bez kitu. To mnie zaskoczyło, bo byliśmy tu przed chwilą i ich tylu nie było. Tym bardziej, że zabiliśmy jedynego, który był. No ale nic. Dajcie mi jakiś punkt medytacyjny, bo jest... nieciekawie. Znowu ta czerwona ściana. Dobra, tutaj widzę, o co chodzi. I co? I stój? Nie. Może teraz wyłączyć, żeby się rozbujało. Teraz wskoczyć. Ach, no nie do końca. Znaczy tak, o to chodzi, ale... z jakiegoś powodu się nie utrzymałem. O. Dobra. Jest jakiś punkt? Kurczę, no. Tam jest chyba. Świetnie. Idealnie, w samą porę. O, i mamy 2 punkty i możemy sobie wziąć to. Podwójny silny atak. A, wezmę może odpocznij. Zapomniałem. Koniecznie. Dobra, no i teraz możemy śmiało, bez strachu podążać przed siebie. Tutaj zamknięte na pewno. Tutaj co? Znowu ta kula.
O kurde, tam jakiś strażnik, galaktor stoi, nie wiem. Boję się na razie tam podchodzić, zobaczmy w tą stronę. Nie, tu chyba nie wejdę. Dobra. No to wniosek z tego taki, że nie mamy wyjścia. Kurde, no on się na pewno przebudzi. Jak tylko podejdziemy bliżej. Ale widzę, że mamy tutaj przejście, które nas nie wiem gdzie doprowadzi. Prawdopodobnie musimy znaleźć kolejną kulę, albo nawet kilka. Okej, na razie zobaczmy co tu będzie. Jezus Maria, myślałem, że nie ogarnę co tutaj zrobić, na szczęście jakoś nadążyłem. Dobra i... Nie no, nie wiem gdzie my idziemy teraz. No tutaj nas widzę, zdmuchnie wiatr. Nie przeskoczymy pewnie, więc... Więc co? No właśnie. I co teraz? Mogę jakoś po ścianie? Ale czemu nie mogę tutaj podwójnie doskoczyć czy coś? No takie trochę... No w takim razie, gdzie ja mam iść? No tędy nie. Wrócić się chyba też nie mogę. I co teraz? Dobra, a może po prostu bardziej od prawej strony skoczyć? No właśnie. No też pomyślałem trochę późno. No spadajcie. Nie mam czasu na was. Czemu to namierzanie jest takie bez sensu? Ja nie chcę zmieniać teraz celu. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Zresztą nigdy nie lubiłem tego takiego całego namierzania w tego typu produkcjach. Wolę zawsze sam nacelować kamerą, ale tutaj niestety jest to trochę konieczne, żeby te uniki w miarę sensownie wychodziły. Dobra, teraz od prawej trochę skoczyć. Teraz od lewej. Dobra. Czy my tutaj musimy koło nich przejść w prawo? Chyba nie. No a ten co? Na drodze nam stoi. Aha, to takich można załatwiać. Znaczy to ich zdmuchnie? A, już czaję. To nam się przyda. Zobaczmy co mamy tu. Git. Mały sejwik. No, odejdź. Ach, trudno. No i teraz zapewne musimy, mając na sobie
moc, siłę wiatru zeskoczyć tam. Bomba. O-o. Cześć. Ty, on jest dosyć wytrzymały. Trochę dosyć bardzo. Ups. O kurde, to ma trochę zasięg. Huhuhu. Mocne. Wygląda trochę jak ten opancerzony strażnik, co w Supermanie był. Man of Steel. A czy możemy... Nie, to już chyba skanowaliśmy. Tu jest jakaś esencja. O. Ale z jakiegoś powodu... Nie przejdziemy przez to. Co jest? A już czaję, już czaję. Nie, jednak nie czaję. Zaraz, zaraz, zaraz. Tu nam tak przyspiesza, no to powinno mnie. Dobra, jeszcze raz może tak. Nie? No to o co chodzi? Dziwne. Może bliżej krawędzi. Okej. Udało się w końcu. No, trochę się mroczniej robi. Co tam znalazłeś? Starożytne posągi. Posągi te wyrzeźbiono z naturalnych ścian jaskiń, przedstawiają Zefo trzymających sfery. Możliwe, że są to te same sfery, które Zefo wykorzystywali do zasilania swych grobowców. No raczej. Co tu się dzieje? Jakieś wizje znowu. Ej, ej. Focus. The Jedi do not seek aggression, but we stand against it. The Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Continue. Use the force to push the ball at the target. No, próbuję, próbuję. Faster now. Complete the test. No ale co, ja mam wyczuć timing, przytrzymać to, bo nie rozumiem. Próbujemy dalej. No, za późno. Za wcześnie. No nie, jednak. No to mamy w końcu tą umiejętność. A tu nam co otwiera? Za przejście. Nie wiem, czy mamy iść tu, czy tam. Tam jest jednak cel główny. Dobra, wrócimy tam.
O nie, znowu ten strażnik. My friend, take a look at the detail on this bark. The distinctive striations. It can only be a rosia tree from Kashyyyk. It's time to call on an old friend. If the Zepho had contact with Kashyyyk, there is a good chance Chieftain Tarfel will know about it. O, no tak, tak myślałem. Odsłaniając się w czasie wykonywania silnych ataków, użyj pchnięcia. Aż. O. Dobre, dobre. No, pchnięcie. Aha, nie mam mocy, dobra. Dobra, załatwiony. Skanuj, co tam masz skanować? Sarkofag Aelrama. W tym prastarym sarkofagu Zepho znajdują się szczątki medca Aelrama. Jako pierwszy z nich nawiązał stosunki z mieszkańcami Kashyyyku i gorąco pokochał przyrodę tej planety. Teraz jego szczątki spoczywają pod korzeniami skamieniałego drzewa w Rosyr. O, Kashyyyk. Aha, to tutaj wróciliśmy. Dobra, i teraz co? Użyj holostołu na modliszce. Musimy wrócić na statek. Tylko ciekaw jestem, czy możemy coś tutaj zrobić teraz z tą naszą nową mocą. Ach, nie mam mocy znowu. No, ale poszło całkiem łatwo. Tutaj nie otworzę. No, można z wyskoku tak to robić. Dobra, no chyba musimy wracać na razie. Myślę, że brakuje mi czegoś jeszcze, żeby otworzyć sobie drogę tutaj. Się zastanawiam, czy jest opcja jakiejś szybkiej podróży teraz. O, nowe umiejętności. No dobrze, ale jakie? O, doszło faktycznie trochę rzeczy. To przy następnej okazji się obada. Dobra, musimy wracać na statek w tym momencie. Tędy zapewne. No, super. W ogóle nie było widać, że to jest przepaść.
Już myślałem, że spadnę. Jezu, ledwo, ledwo. This was deliberately destroyed. I can still feel the hate of the act. No jest punkt umiejętności, a to jednak nie jest wyjście. Myślałem przez chwilę, że jest, ale... Tu zeskoczę? Dobra, zobaczmy. Jakąś umiejętność. Udoskonalenie odzyskiwania mocy, masowe pchnięcie. Grupy wrogów, no ciekawe. Ulepszone spowolnienie. Jeszcze zwiększa maksymalną moc. Wiecie co, weźmy sobie zdrowie na razie. Jeszcze więcej się przyda. Tędy wrócimy. Right, we're gonna need more than the wind to move that sphere. Więcej niż wiatr. Znaczy co? No znaczy pewnie naszą nową moc, tak? Co my mamy tu? Co ty tu widzisz? My friend. This tomb is utterly fascinating. No to chyba taki mały sekrecik tylko dla nagrania. O. No dobra i... I co? A, jest tutaj, dobra, świetnie. Przepchamy sobie ją tak. Okej, coś mamy. Tu nam się otworzyło przejście. Stary, ale miałeś idealną sytuację i tak to zlamić. Nie wiem, gdzie my idziemy teraz. Czy my wracamy na statek, czy coś szukamy jeszcze? Dobra, i to nam daje co? Co nam tu daje? Tam widzę jest jakaś droga. Dla tej kuli, tędy. Nie no, tego nie otworzymy tak. A jak ją poślemy tam? No właśnie. Mamy ją teraz tu góry i co? Co w związku z tym? Aha, tutaj, dobra. Okej, i co się stało? W tym momencie. Czy tu nam się coś otworzyło? Wydaje mi się, że tak, że tu było zamknięte. Czy ja muszę teraz tą samą kulę?
tutaj przyturlać? Tak mi się wydaje. No nie, jednak nie. No to chwila. Którą kulę? Jak więcej nie widzę. Czy mamy jeszcze jakieś kule, czy nie? Czy mamy, czy nie? Nie widzę żadnej. Może tam u góry by jeszcze jakaś była. A, dobra. I trzeba było wykorzystać po prostu tą kulę tam ze środka pierwszą, tak? Troszeczkę się nad tym nagłowiłem. No, już jest droga znaleziona. Więc lecimy dalej z powrotem na statek. Okej, tu widzę, na pewno możemy sobie w końcu tą pchnąć tu. I co? I w górę, tak? Wracamy. Okej. What did you find? The Zephyr went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. Kashyyyk. No dobra, polecimy na Kashyyyk, a zastanawiam się, co z tamtą planetą jeszcze? No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyglądać będzie na mapie galaktyki teraz. No szybciej, szybciej. No masz szturmowcy. Warto by się odnowić tutaj. We just opened the way for the Empire. Hey, he's above us. O kurde. Ale widzę, pootwierały się tutaj te otwory i mamy jakąś drogę chyba na jakieś znajdźki poboczne. Na razie sobie wyczyśćmy tą drogę. Dobra, tu możemy sobie skorzystać. A w międzyczasie oni do nas będą strzelać. Kurde, granat. Już wszyscy padli? Jakoś tak szybko. Dobra, wracamy chyba tędy. Tylko jeszcze zerknę. Czy tutaj nam się jakieś przejścia nie pootwierają? Nie, chyba nie. Ty chyba żartujesz. Dodge this. Okej. Hop. Hop. Ciap. Jakaś
intencja? What is this? Continue excavating. I want rare artifacts, not useless trinkets. Mój złosty zakręt ostry. No bez kitu, co to miało być? Nie wiem kompletnie, co się teraz stało. No! Nie wiem, czemu wtedy nie chwycił. Coś zabrakło. O-o. Po co ja tu wchodziłem? O cholera. Nie wiem, co się dzieje, no chyba nas złapali, co? Nie, już myślałem, to tylko jakaś winda transportowa. Ale zaraz, czy ja wróciłem? Łomatko. Nie. No raczej, wróciłem tutaj znowu. Zaraz, sprawdźmy mapę, bo już się gubię. Zamotane są te mapy. Tam coś źle poszedłem na dole. Zaraz się przekonamy, tylko czy ta winda ewentualnie nas zabierze z powrotem, bo jak została u góry. Cholera wie. No mamy punkt. Lodowa jaskinia jakieś. Nie no, to chyba źle idziemy. A tutaj co będzie, jak pójdziemy? No kurczę, troszeczkę się pogubiłem. O, w mordę. Cześć. Mocarz jakiś. Matko Boska, co to jest? Troll jaskiniowy jakiś. Jotas. Silny lecz powolny, atakuj po uniknięciu dowolnego ciosu. Szybkie ciosy, nietypowe ataki rozwścieczają je i zdezorientują. Skanowania, co ty tutaj skanujesz? Dźwięk zniszczenia. Dobra, idziemy teraz.
Zerknijmy na mapie. Nie bardzo czaję. Czy czasem nie tam? Albo tam. No, jeszcze raz. Kurde. No. Co jest grane z tą grą momentami? O, zginął jakimś cudem. Ze względu na faktu, że to jest dziwne. Czasem jak nas trafią, zepchną. A tam gadasz. Sam się zabij. Dobra, to nas gdzie zaprowadzi? To nas chyba zaprowadzi do góry. Albo tamto, nie wiem. Seer, I'm under an Imperial dig site. They got a lot further than we thought. We can't worry about that now. The Empire's identified you as the Jedi from Braca. They're searching for the Mantis as we speak. Can't you move the Mantis? It's too risky to start the engine. Its power discharge will draw their attention immediately. I'll be back as fast as I can. Czyli za chwilę. O ile to jest właściwa winda, no ale skoro mamy dialog, to sugeruje, że jednak jest właściwa. Mogłyby być jedynie trochę szybsze. Jakoś z powrotem w dół to wracają szybciej te windy. Dobra. Szybka medytacja. No, taka trochę długa ta droga powrotna. Co tu mamy? Odblokowano skrót. O, wracamy, jest statek. Ciekawe, gdzie prowadzi jeszcze tamta droga. No ale dobra, to zobaczysz przy okazji później. Na razie wracamy. O kurde. Cal, we've got a walker firing on us and our weapons are down. Is that him? Tell him he better get his butt. Hold on, I'm on my way. O, w mordę. Cześć. No trochę to trwać będzie. Trzeba do niego chyba blisko podejść. No, uleczyć się trzeba. Już niedużo mu zostało tego życia, dawaj, dawaj. Małymi kruczkami pod niego podejdziemy. Rakieta. No, co tak uciekasz? Metalowy kurczaku. No, one się jednak nazywają AT-ST, a nie AT-AT. AT-AT to są te duże. O kurde. Dobra, na razie się przymknę, bo jest końcówka, żeby tego nie spierdzielić. Dobra, leży. Możemy go zeskanować? O, pilot. Ale jaja. Nie, chyba nie mogę. Dobra. Wszyscy cali na statku?
Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the Force. An advanced civilization of Force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. Then we better get ready for a fight. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Yeah, well, I understand. More than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings. But they caught me. And they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. Yeah. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan. Did she survive? No. But that's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing. No dobra, to zrobimy sobie tutaj małą przerwę i w następnym odcinku zdecydujemy, gdzie polecimy, no ale prawdopodobnie na Kashyyyk. Także do następnego, hej.